Witamy Państwa. Dzisiaj będzie gwarno, będzie radośnie, chociaż może przy nie najlepszej pogodzie, dlatego przydadzą się i te kolorowe parasolki. Na pewno będą ubrani w kolorowe takie krawaty, jak i mój. Pewnie jeszcze dużo fajniejsze odzienie będą mieli. Mowa oczywiście o polskich żakach, którzy będą wędrować, tak jak ja, teraz przez opolski rynek. Dzisiaj bowiem żakinada, czyli to najważniejsze podczas święta, czyli podczas piastonaliów wydarzenie. Odebranie z rąk prezydenta miasta kluczy do miasta przez opolskich żaków. I oni sobie tak będą wędrować spod kampusu Politechniki przy Mikołajczyka, przejdą przez całe miasto i przyjdą tutaj do rynku. To jest oczywiście zawsze fantastyczna zabawa, radość dla studentów, dla żaków, że mogą w ten oto oficjalny sposób także powitać się z mieszkańcami. A niedawno, dopiero co, przeszedł tutaj taki piękny, barwny korowód seniorów. No to można byłoby zapytać, co łączy seniorów opolskich ze studentami. Oni mają swoje święto w tej chwili, jeśli chodzi o seniorów, cały czas trwają do końca tygodnia i tak samo jak do końca tygodnia potrwają piastonalia. A co je łączy? No oczywiście co? Nauka, czyli uniwersytet. Teraz studenci studiują czy na Politechnice, czy na Uniwersytecie, a nasi seniorzy mają okazję brać udział oczywiście w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A zatem nauka łączy. A co jeszcze będzie łączyć studentów? Oczywiście wydarzenia, te koncertowe, przede wszystkim na błoniach Politechniki, bo dzisiaj koniec części tej organizowanej przez Uniwersytet Opolski, a później dzień przede wszystkim oczywiście z muzyką, ale także i z zabawą. Na przykład będzie specjalny piknik z rektorami, będą e-sportowe zawody, będzie mnóstwo różnych innych jeszcze zabaw. Studentom zatem wypada życzyć wszystkiego najlepszego, nawet gdyby pogoda się skiepściła, to tak jak mówiłem, oni będą mieli z całą pewnością przygotowane parasole do tego, by się pobawić, a tutaj już niebawem na opolskim rynku wręczą klucze do bram miasta, to ja idę już w takim wypadku ustawić się w kolejce po ten klucz. Miłego dnia!